Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Assassin's Creed Odyssey. No, to dzisiaj lecimy na poszukiwanie Heather. Brzmi całkiem sympatycznie, o. Jak zawsze, po nielegalnych terenach biegamy, ale na szczęście już jesteśmy blisko miejsca docelowego. Cześć koleżanki. Chyba siostry. Tak, no z tego co się dowiedzieliśmy, to co dzieje się tu w okolicy może być naprawdę bardzo interesujące. O właśnie, w tym miejscu chociażby. Co akurat nie dziwi, skoro dowiedzieliśmy się o tej lokalizacji od samego arcybiadesa. Teren śledztwa, o. Are you Anthusa? Me? Anthusa? I could be anyone for you, Lam. I charge less than the Ethera. But do I ever know my way around a haybed? So her name means something to you? Anthusa? She's been around forever, but I never met her. I know the Ethera all work as one, on equal footing. But Anthusa's special. She talks, they listen. O, proszę. I haven't met any Ethera yet. Don't believe all you hear. They sell what a lot of us sell in Corinth. But for them, it's not just about the flesh. They're merchants of a sort, streetwise. Can talk as nice as they look. Sounds like a good trade to work in. You don't want to be an Ethera? Not in my prime anymore, am I, Miss Dios? By the time I study what they did, I'll be serving clients on my deathbed. If the Ethera aren't here, where are they? Their swords are too high and mighty to be down here in the dirt with us. You want them, you'll find them up on the hill, the Acrocorinth, by the temple keeping Aphrodite's worshippers satisfied. No, trzeba przyznać, że rękawicka miała solidnego. No ale, uciekła w bezpieczniejsze miejsce Koryntii. Widziano ją na południe. Czyli mamy tutaj. Przyjmują klientów w świątyni Afrodyty. Idziemy z nadzieją do tego miejsca, chociaż wiele podpowiada, że raczej byśmy musieli poszukać się na samym wzgórzu. Zobaczymy. Może... Tak, tak, tak. Czeka nas wspinaczka. Bo na każdy krok musi być dom jakiegoś przywódcy i... Jeszcze do tego muszą być oni tacy niegościnni. Chociaż nie. To tam u góry niekoniecznie musi wyglądać jak świątynia Afrodyty. Z drugiej strony, a może już nawet z trzeciej, jakby stawiać świątynię, co panowie tutaj robią? Ach, jak zawsze, zabawy. Jakby stawiać świątynię, no to wypadałoby w takim istotnym miejscu. Wow, już czuję tę Tyrolkę. Szkoda, że nie możemy się wdrapać po niej do góry. Ja nie wiem, czy było widać na YouTubie, ale tam z samego szczytu była pociągnięta lina tu na dół. Więc czuję, że czeka nas dobra zabawa. W takim razie, co to za miejsce tu się kryło? No cześć, kim jesteś? A, jaskinia martwych wilków. No tak, martwe to nic to po nas, idziemy dalej. Spróbujemy udać się na szczyt. O, coś ty tu robił? Ale możemy nareszcie przetestować naszą nową broń, która prezentuje się całkiem zacnie w walce. Trzeba mieć na uwadze, że wilki są na 19 poziomie. I proszę, jak szybko potrafią... O, a czemu nie już możemy? Dużo się tego tu wzięło. Podoba mi się to. Tak w Origins mocno unikałem ciężkiej broni, tak tu ona naprawdę... daje sporo frajdy, no i możliwości. 40 sztuk skóry, no i właśnie, to przede wszystkim poprawili. Zdobywanie skóry, jest tego
dużo, dużo więcej. Chociaż też i wymagania na ulepszenia są dużo wyższe i nie wiem, czy twórcy po prostu nie zastosowali takiego trochę zagrania psychologicznego, że chcąc coś zdobyć, o jeszcze, i tak musimy się natrudzić tyle samo co czasu, co miało miejsce to w Origins. Bo ilościowo tak to przeskalujemy zdobyte do wymagań surowce, no to okaże się, że jest bardzo podobnie, tak? Ale tam zdobywaliśmy po jednej sztuce, no i wyglądało to tak trochę, że o, drzewko, no i właśnie tak, tutaj drzewko, jedna sztuka tylko by wpadła, jedna sztuka, no to trochę biednie, a tak wpada 6 sztuk z drzewka. I na ulepszenie okrętu nie trzeba 20 sztuk, tylko 120. No ale jakoś 120 przy zbieraniu 6 zbiera się szybciej niż 20 przy zbieraniu po jednej sztuce. Ja wiem, że od strony matematyki to jest tak samo, ale jakoś ta psychika dziwnie działa. Szczególnie, że są też w sklepie Yubi, akurat z tego nie korzystamy, a może trzeba by było jakieś takie ulepszenia, że możemy sobie na stałe odpalić zbieractwo 50% wyższe. O, my się chyba znamy. Kolego, co ty to robisz? Śledzisz nas? Będzie na misje poboczne. Możemy zbierać o 50% czy 25% więcej tych przedmiotów, tak samo punktów doświadczenia czy pieniędzy. No i właśnie, 25% z 6 sztuk łatwo policzyć, a z jednej by wychodziło, że i tak dostajemy jedną, no bo gra nie dzieli na mniejsze. No dobra, na początek sobie odpalimy synchronizację, bo myślę, że w misjach pobocznych zaczniemy od tego miejsca. A note written by Themistocles. Who knew the great general was also a poet? Co najlepsze, wygląda jak jedno z wyższych punktów w grze. Pewnie nie najwyższe, bo jeszcze mamy te fajne góry. Ale znawca Afrodyty. Jakoś to specjalnie nie dziwi. Nie, nie, wdrap się do góry, jak jesteśmy... Nie, lepiej chyba zejść na dół. Mam nadzieję, że dopóki nie wejdziemy do środka, to jesteśmy bezpieczni. Panowie? O! A nie no... Jak zwykle. Jakbym wiedział, to bym przytulił kogoś tu od tyłu. No i się zeszła ekipa. Albo byśmy ustrzelili ich po cichu. No ale przynajmniej mamy więcej chętnych do zabawy. A tak się bałem, czy przyjdzie nam z nimi walczyć. No i przyszło. Widzę, że główny zainteresowany to w ogóle jakoś nie podejmuje się walki. O, przyszedł. Dobra, zabijmy szefa. Jeszcze podniósłbym to coś tylko. A może na silny strzał? Chętnie bym przetestował. O! Powiem wam, że chyba pierwsza broń, gdzie te mocne uderzenie jest naprawdę sensowne. O, łowca. No cześć, Hetere. Ale łowca widzę niestrudzony. Idzie, który poziom? 18. No właśnie, menu najemników. I tu mogę pokazać to, o czym mówiłem ostatnio. O właśnie, śmierć z niebios. Otrzymuje większe obrażenie od ataków dystansowych. O! Ale otrzymuje mniejsze obrażenie od skrytobójstwa. Warto to sobie gdzieś przeczytać, nim rozpoczniemy atak. No bo tak jak widać, dowiedzieliśmy się wielu istotnych szczegółów. Może jednak zaczepimy kolegę. Wydaje się być dość ciekawy, tym bardziej, że obrażenia z niebios są wyższe.
O, to tak jakoś nie weszło. O, tak to jest, padł. Protos, pronto. No dobra. Chyba dokończymy już. Tylko żeby ludzie... A, jeszcze ktoś przyszedł. No, to właśnie tego się trochę obawiałem. Chociaż to nie wygląda jak żaden wojownik. Z taką bronią, jaką my mamy, to nie jest specjalnie groźne, dopóki nie robi się czerwone. I cyk po najemniku. Będzie na handel. No dobra, pogadajmy. They think this temple is dedicated to them, the brutes. The thieves are here and the Aetera aren't. The Aetera? They're much wiser than we are. They realized their visitors were all getting robbed on the way in. There's no avoiding the Munger's men in Corinth. I'll keep my guard up. He craves money, Mistios. Not only that, but power. Once he smells it on you, you're a goner. So the Munger is a Corinthian criminal? Master of the underground markets. He rules with one hand open for money and the other clenched around a weapon. A drachmi and blood-hungry monsters what he is. So he's hunting the Aetera? For money? Exactly. Since the Aetera bring in so much drachmi, he wants everything they control. The thieves are better off robbing them than us. Oh, czyli taki Alfons trochę. If you know of the Aetera, then you know of Anthusa. I'm looking for her. They say she's everywhere, though I've never seen her. But the Aetera see everything. I've seen them gather by the spring of Pirene, down the mountain. They meet clients there and then take them elsewhere in secret. Good. Maybe pray to Aphrodite from home next time. No i miło. Mam nadzieję, że nie wystraszymy tutaj klientów heterom, a wręcz... No, będziemy mogli pogadać co jak. Jak to działa, trochę historii warto by było się nauczyć. To... O, Phobos niedostępny. Jednym z najstarszych fachów na świecie. Come on. A może nawet przy założeniu istnienia innych cywilizacji i wszechświecie, kto wie jak oni się tam rozwijali. No cześć. Tu sobie rozmawiałem, no dobrze. Everyone has something they want. Ah, so Cassandra has finally found us. You know me? And you know her. This is Anthusa. We saw you help the worshippers at the temple of Aphrodite. You've proven yourself a friend. Hear that, Icarus? Her sight's as good as yours. Someone also spoke very highly of you. Surprise! Phoebe! Aspasia sent me. I work for her now, remember? But why here? Corinth isn't safe. I had to tell Anthusa you were coming. Aspasia taught me a new word, emissary. That's me. And now Cassandra and I have met. See? This is easy. And now I can help you. No pięknie. No nie powinno jej tu być. Ale byłoby wspaniale. No, no, niech nie będzie smutno. I guess that would be all right. Who knows what I'll get into. Yes! Just make sure you're extra careful. We need to move inside, Cassandra. We're not the only ones watching. Come with me, and we'll talk. Can I come? As long as you're quiet. To what do I owe your visit? Alcibiades told me about you. Did he? Go on. I'm looking for a woman from Sparta, a runaway, long ago. She may have gone by the name of Myrini. Who's that? She's my mother. Your mother? You don't have a mother. Marcos told me he raised you. What did I tell you about talking? I see. There will be time to respond to your question, but that time isn't now.
As long as you tell me what you know, sooner or later. You will have to trust me. You don't get to where I stand without credibility. My word is yours. And you can always trust Cassandra. Why don't you go play, Phoebe? Let me and Anthusa talk. If you say so. I propose a trade. Help me. Help us get stronger. Strong enough to rid Corinth of the Monger permanently. A simple transaction, I assure you. You have a deal. A wise decision, dear Mystios. I haven't made it this far being a fool. I know when to take a chance. Then we're in business. Now, you've heard of the Monger? From what the worshippers say, he's someone I should watch out for. They're right. I'm sure his victims wish they'd been more vigilant. My eyes are wide open. Then you've held your ground well. You're not dead. Not yet, anyway. But he's employed enough thugs to amass a small army. Now they're attacking people in the street, us included. He's been killing Etera? Killing? We're smarter than that. But action must be taken before it goes that far. I'm not the only one who needs help. My girls, Damalis and Irina, are suffering too. More Monger trouble? I wouldn't doubt it. Work against their aggressors, and then it will be his turn to suffer. You'll find Damalis here at the spring, but Irina has gone to Bellerophron's garden. What's wrong with Irina? She's looking for Cleo, another Etera, who's gone missing. I've been too distracted to help in the search. Has Damalis told you what's wrong? She hasn't told me much, but I know these girls as well as I know myself. Something's not right. I'll see what I can do for them. Good. The Monger feeds his thugs. With a drachmi, he makes smuggling. Weapons, mostly. Which is all the more lucrative now that he has a war to supply. So, if someone interrupts the Monger's supply, his men go hungry. Exactly. Go to his warehouse in the port of Legeo and burn his cargo, all of it. We'll let Chaos take care of the rest. Why rob people who can't put two drachmi together if he has a business? It's illegitimate, but gets him rich. Even this smuggling is a front. He steals slaves, innocents, who shouldn't be harmed, but his thugs can burn. Seems to me that burning his biggest source of income is asking for trouble. I want to put the new muscle I've acquired on show. Plus, violence is the only language he understands. I know many people who speak that language. Then the warehouse will be cinders. Widzę pewien stały schemat działania. Spalić zapasy... No właśnie, a ty, koleżanko, czego byś chciała? Zachęca do działania. Spalić zapasy, no i nie będą mieli czym opłacić wojowników. Pomóc dziewczynie, port bezprawia, za tą łodzią. No najbliżej. Bierzmy się. So you're here to help us, Mystios? You don't look like a Monger spy. I'm more the in your face type. You have a Monger problem, Damalis? I might. One of my regulars has changed. He was a decent man once, but now he's gone bad. Corinth seems to have a shortage of decent people. I need someone with muscle to figure out what's behind the change. Why he's different. Filmów naoglądał, pewnie stąd. He's gotten you scared. He asks me questions I don't know the answers to about our drachmi. Where we keep money, what Anthusa invests in. As though we're Athenian aristocrats. Can't Anthusa intervene? I'm not naive. I won't expose the others to this, so he can go after them next. He might anyway. Sounds like he needs answers. Who was he before all this? Obsessive, but never threatening. He didn't stand out in symposiums until he had his drachmi act for him. Well, something's sure giving him courage now. I'll see what he has to say for himself. If he's not lurking around here, he'll be at his house. I want this to end today. It will. People tend to show their true selves to my spear, whether they like it or not. Trochę daleko, a my jeszcze mieliśmy Tyrolkę zaliczyć w tym wszystkim.
Ale może będzie więcej te rolek to w okolicy. Jest taka lekka jakby szansa. Albo i nie. Moment, my chyba mamy tam na miejsce możliwą szybką podróż. Tak, zdecydowanie. Chociaż mimo wszystko liczyłem na zjazd. Będziemy musieli kiedyś to nadrobić. W najgorszym wypadku podczas spotkań pobocznych. To może być najdłuższa przejażdżka, jaka jest tutaj możliwa. Trochę się martwię też o Phoebe, bo jakby nie patrzeć, no pakuje się nieco. Będzie ciekawe towarzystwo i czy to nie będzie się wiązało z jakimiś kłopotami, ale... Bądźmy dobrej myśli, że te złe przeczucia, jakie chodzą po głowie, są złe, niewłaściwe. No nie. No nie. Good, you found me. Shh. What are you doing here? I heard that Miley's talking about her crazy client earlier, and I wanted to help. You may be right. I could use you. See? That was my plan all along. I'm going to talk to Damalis's client and see what he has to say. I've been here, spying, and I heard him mumbling to himself. He's weird. But maybe if I tell you what he said, it could help? Move, move. Let's hear it. Let me think. He said something about having to meet someone at Faye's pig farm tonight. That could help. It could. Did he mention why? To get something from them. A deed to some land, I think he said. Well, that's something. What else? Oh, he said their name. Vinomenis. Wonder who that is. Good to know. Thank you, Phoebe the spy. Not bad, huh? Time to act. Listen closely. You sneak inside and see what you can find in his house while I distract him. Quiet like a mouse. Good. But if you get caught, run. Right out the door. We'll meet afterwards. Promise? I'm ready. Let's go. Let's go. Dzień dobry, jesteśmy nową znajomą. Do I know you? No, but I know you. If Miron sent you, tell him I was going to pay him back this very night. No one sent me. We need to talk. I know you're up to something. Something? Something could be anything. You have nothing on me. Oh. You're going to Fair's pig farm. And meeting some like-minded person there, I hear. Where did you hear that? You're wrong. Dead wrong. No skoro tak. They owe you a deed to some land. What that land will be used for, I don't know. A spy? What else do you have on me? Cough it up. Oh. Chyba ten. Vinomenis will be quite upset if I don't let you meet him tonight. How? What do you want? I know about Damalis. And as her client, you seem to think she owes you something. I do love her, you know? With my whole heart. And yet, you're scaring her. Better me than another more careless man. Either I hurt Damalis or I'm killed. That's not love. It's weakness. You say it as though I don't know. He knew that too. That's why he's making me. Who's making you? Tell Damalis I'll stop. That I'm sorry. Fine. Here, old man. No proszę, jak warto się wsłuchać w rozmowy, bo można by było coś pokręcić i wydaje mi się, że wcale byśmy nie dowiedzieli się tylu istotnych rzeczy. Let's see what we found. I wonder what this means. What's this? A coin purse? His things aren't very nice though. If he's rich, why have all that junk? He must have just gotten paid.
I've seen that iron poker used before. He didn't have a furnace. Why does he have this? It's not used for fire. It's a weapon. For torture. I saw someone use it in Fokis. Someone huge. Huge like the monger? Just like the monger. Ooh. Czyli to byłby jeden z czcicieli? What does the letter say? It's mean. It says he'll get hurt if he keeps doing things wrong. I thought as much. And it says more. That he needs to bring the Malis to a place here in Corinth. There's directions. What do you think it is? Don't know. But I'll find out. Right behind you. Not this time. Go to the Malis and wait for me there. Oh, please. You've done enough for today. It could be dangerous. I'll come find you after. Fine. Oh, I almost forgot. I got the sword from you from his house. Wow. You're a good thief. Place to bring the Malis. A prison? I should find out. No ładnie nam zawinęła, tyle rzeczy. Może warto by było się wyposażyć w ten miecz. Idzie łowca, kolejny. Ale jakoś się szybko przemieszcza. 18 poziom. No kusi, ale... Taki będzie odcinek. No cześć. Chyba jednak się poddaje. Albo nie. Szybka jest. No nie, tylko nie te kobiety. Pracujące, walczące. To ona się w nas zaczęła. Nie, to no i poszło. No nie warto chyba z łowcami walczyć w miejscach publicznych. Ja nie wiem, tam miotła, żeby... Wow! Jeszcze brakuje tylko jakiejś zwałkiem. Weźmy może... Ja bym coś odpalił na nią specjalnego. No idź ty z miotłą, nie chcę cię zabić. Dobra. Bierzemy i uciekamy. Żyjcie sobie, kobitki. O, o, moment, tu ktoś chodzi. Najgorsze, że te kobitki z miotłami. Ja myślałem, że weszły do środka. Absolutely. No namieszały nam trochę. I co, my tego sera mamy ubić? Niestety nie wchodzi to. Ale jakby wziąć. Kurczę, tak fajnie stali wszyscy razem przed chwilą. Ale idą sobie, panowie. A może... Kurczę, rozeszli się niestety. No dobra, chwilowo mamy spokój z nimi. This must be the place described in the letter. Anybody home? It's blood. Lots of it. Fajnie, wszyscy się rozeszli. Ale... dalej nie uzyskaliśmy odpowiedzi na temat tego miejsca. O. Faktycznie liczę na to, że za moment się ustawią wszyscy panowie w jednym miejscu. A nie, tak to się zakończyło. No nic, prawdopodobnie musimy z nimi walczyć, więc wybierzmy atak z ukrycia. Pokonajmy, bo będą nam przeszkadzać w śledztwie. Wow! Od kiedy tyle ataków naraz wyprowadzamy? Tak myślę, można było ich też wziąć z ukrycia i wyprowadzić mocny atak.
też przy większej grupie mogłoby zdziałać całkiem sporo. Może uda nam się nawet. No i proszę bardzo, trzeba było się zaczepiać. Jeszcze ktoś tu dołączył. No panowie, spokojnie. No i koń. Brakuje już tylko karła. No. Chodź. O. To się nazywa impreza. No cześć dziewczyny, mam nadzieję, że te z miotłami zaraz nie przyjdą. O, pies przyszedł, pora karmienia. No dobrze. Kurczę, kolejny łowca, ilu ich tu? No nie, to nie może być odcinek pełen łowców, ale najgorzej, że on tu biegnie jakby na miejsce. Ukryjmy się przed nim, bo... Ile można? Jakieś słabe, mocne strony? Uuu, złoty łuk. Poziom 20, ale złoty łuk. Otrzymuję mniejsze obrażenia od ataków dystansowych. I ma lwa. Lwa nie widziałem. Kurczę, ale 20 poziom. Jest i lew. Ma złoty łuk kuszący. Nie ukrywam, ale na 20 poziomie to i tak nie moglibyśmy z niego teraz korzystać. No dobra, schodzimy na teren śledztwa. O, wraca. No idźżeś pan. Najgorzej. Jest to jakieś wejście do domu na przykład? Nie, zamknięte niestety. Nie ukrywam, że... W drugą stronę. Nie ukrywam, że kusi spotkanie z tym łowcą. Szczególnie broń, jaką dysponuje, ale... Trzech łowców w jednym odcinku to trochę dużo się wydaje. Chodź, Tiger. Znaczy Tiger. Leo! Mam świadomość, że są obniżone obrażenia od strzał, ale... Chociaż to jest 20 poziom. Trochę o tym zapomniałem. Ale zobaczmy. Może się okazać, że będziemy naprawdę... Nie, nie, nie. Znowu miejscowe. Może się okazać, że będziemy się naprawdę długo dziabać, bo... Brakuje nam broni na takie zabawy. No właśnie. I znów kobiety pracujące. Wejdźmy może na dach. One nie potrafią raczej się wdrapywać. Mówię o tych kobietach z wałkami, a my sobie tu będziemy... No nie, idźcie. No co ty to robisz? Uj, jakie to jest Rambo! Najgorsze, że jeszcze jeden łowca się pojawił w okolicy. To już w ogóle to... Co się to z tego wszystkiego wyszło? No niestety musimy je zabić. Mam nadzieję, że to nie są żadne... O! Piękny skok. Dziękuję. No nie, jeszcze jeden łowca. A najgorsze, że nie wiem jaki poziom ma. Nie możemy stąd wyjść. Uciekaj. Kurczę, a miało być tak fajnie w tym odcinku. Złoty łuk. Miał być złoty łuk. Nie no, chciałbym już ten złoty łuk do końca dociągnąć, o ile tamten łowca się nie wyleczy. Ale strasznie nam nie na rękę są te kobiety, które tutaj walczą. I nie wiem, na którym poziomie jest ten drugi łowca, z którym przyszło nam tu walczyć przed momentem. To miał być taki fajny, szybki odcinek, dochodzenie i tyle. No ale znowu nie chciała zejść z miejsca dochodzenia tamta. Najama, ty jesteś tak, poziom... 21 tamten drugi łowca ma, to tym bardziej nie ma to sensu.
A jak ty nas trafiłeś? Oszukujesz. XXI to tym bardziej nie ma sensu się bawić w momencie, gdy... No cześć. Alexios. Uciekaj. Nie ma sensu się bawić w momencie, gdy z 20 my mamy nie lada tutaj wyzwanie. No cześć. Nie widzi nas? A, już widzi. Cyk. Pytanie, czy drugi łowca do nas przyjdzie? Jeżeli nie, możemy... Przyszedł, niestety. Wiecie co, spotkamy się już chyba na końcu tych walk. Tym bardziej, że magik się jeszcze pojawił, no to czekają nas skoki tutaj. Ale dobra, wdrapiemy się, spróbuję kopniakami usunąć z tego świata. No, z magikiem spotkanie, przyznam, że dość ciekawe miejsce nam wyszło. Chodź kolego, mam pewien pomysł na ciebie, a mianowicie cyk! O, i nie spadł, a był... Był to dobry pomysł, wydaje się. Spróbujmy raz jeszcze. Nie, widzę, że... O, o, nie idź, nie idź, nie idź. Tutaj powalczmy. Widzę, że tych potężnych przeciwników nie jesteśmy w stanie wziąć na spartańskiego kopa. No to tak jak mówiłem, odcinek dość ciekawy, jeżeli chodzi o polowanie na łowców. Jednego już nie ma. Najgorzej, że każdy kolejny łowca... No już odpuść kolego, ile można. Ja bym nie chciałbym na 21 poziomie walczyć, bo to będzie pół godziny sama walka z jednym łowcą. A z drugiej strony już łuk jest blisko. Kolegę pokonała chyba tutejsza architektura. A my zdobyliśmy nasz łuk. Na to liczę. Chociaż, gdzie są te podarunki od łowców? O, o. Ja chcę nasz łuk. O, cześć. No dobra, spróbuję się chyba z nim pobawić do końca. Dawaj tarczę. Prawie spadł. No ale, to będzie długa zabawa. No, chyba zbliżamy się do finału tej walki. Ile to trwało. No dobra, ale z niego wypadła nagroda, a jak z pozostałych? My tu przyszliśmy po łuk, walczyliśmy po łuk, a nie... Najgorzej, że chyba pozostałe ciała... Zresztą zaraz zobaczymy, bo tutaj nic nie leży przy nich. Mam nadzieję, że tego nie straciliśmy ekwipunek. Kurczę, ale łuk złoty nam się nie świeci. No trochę słabo, jakbyśmy z tych dwóch łowców nagrody nie dostali, tylko dostaliśmy z tego najmniej istotnego. Kolego, weź tu, wyrzuć z siebie nagrodę. Drugi łowca jest tutaj. O, ale łuk będzie chyba. No. I teraz będziemy mogli sobie... śmigać, jak tylko zdobędziemy 20 poziom. Dobra, bierzemy się za misję, nim tu znowu kolejny łowca przyjdzie, bo ile można? Można ich też oczywiście spłacić, tak? Ale... Aktualnie program oszczędzania nam się uruchomił. Dzień dobry. A jak i tak już ten budynek nie ma właściciela, to... Malaka, what is this? 50 twarzy Greya. Jak nic, jak nic. Chains? Oil? This can't be what I think it is. Gotcha! All right, you little shit, who sent you? What are you doing here? I wanted to help. Give her here. Leave, Phoebe, now! Don't take another step. You're brave coming here. You want a whipping? The monger would love to take you on. He'd rot in the underworld for that. Prude? This is Corinthia. Anything goes in this sex, Andron. And the monger will be satiated. You're as sick as he is, worm. Whether they like it or not, any victim he likes gets his special treatment. I'll tell him you volunteer.
You'll get my special treatment right now. I'll fucking kill you. Kolega chyba nie widział sytuacji na ganku, tak? Mam marne szanse, no ale niech mu będzie. Wisiąt łowców martwych przed domem. Ja dam radę. Jestem psycholem. Film o mnie nakręcili. O, i nasz koniec imprezy przyszedł. No dobra, ale jak rozumiem, jeden problem załatwiony. Jeden z trzech. Ciekawe, czy kolejne też będą równie fajne. Może nam zapłacą, to opłacimy za rezygnację z atakowania nas. To też słyszałem właśnie od recenzentów, że w którymś momencie polowanie łowców na nas może być wkurzające, bo tak widać, trzech za nami biega i to nie byle jaki. Cassandra, your little friend beat you back. You made it. And fast. I know all the shortcuts now. I'm sorry, Cassandra. Mimo wszystko nie rób tego więcej. Listen, next time I tell you to do something. Okay. I promise it's for your own good. This time especially. What happened to you? I just left the monger sex, Andron, if you can believe it. And it's where you were headed. No. It's true. Your client was being forced to take you there. And we found these. What does this mean? It means the monger got to him. He does have his hand in everything. At least I know how to deal with him now that I know what he's after. He'll leave you alone now. He gave me his word. So, we really can trust you, can't we? We're not all so easily blackmailed. No dobrze. Okazuje się, że pierwsza pomoc, no właśnie, została udzielona. Czeka nas jeszcze kilka. A dziękuję, dziękuję. To rozumiem, że brawo dla nas. Podziwiajcie. Podziwiajcie nas. No. W tym miejscu robimy sobie przerwę i niebawem spotykamy się w kolejnej misji, niosąc pomoc następnym dziewczynom. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.